GTA 3 tajemnice i ciekawostki, odcinek 8. Opracowanie i montaż Goral 9.3. Siemka, tym razem opierdalałem się trochę dłużej, ale mam nadzieję, że dzisiejsze tajemnice i ciekawostki będą jednym z najlepszych odcinków. Także nie zabrakło waszej aktywności i aż 3 z prezentowanych w dzisiejszym odcinku ciekawostki zostały nadesłane przez was. Kończę to oględzenie i przechodzimy do pierwszej ciekawostki. Jak widzicie, po wielu waszych prośbach postanowiłem znów pożyczyć czołg od wujka Staśka. Tym razem wybierzemy się zobaczyć, co też robią niektórzy liberty 24 godziny na dobę. Zapewniam was, że to dla większości sąsiadów może to być wkurwiające. Tą ciekawostkę nadesłał mi Mewiver, za co mu dziękuję. Nie ma chuja we wsi. Dobra, jesteśmy na miejscu. Cholera, nalewka babu mi daje się we znaki. Sigma! Hey amigo, que pasa? No i zajebista imprezka. Podobno balangują tu 24 godziny na dobę. Sprawdźcie zresztą sami. Jest mięsko, jest impreza. Dobra, pora zakończyć to podsłuchiwanie i zabrać się za kolejną ciekawostkę. I tym razem znalazło się kolejny logo Rockstar, do którego właśnie jedziemy. Wybierzemy się teraz do kasyna Kendiego, aby bliżej przyjrzeć się tej sprawie. Tą ciekawostkę nadesłał mi ziom 116, za co serdecznie mu dziękuję. Dotarliśmy na miejsce. Pora na poranną gimnastykę i zapiadalanko po schodach na samą górę. Proszę bardzo, jak widzicie, kolejny znak i tym razem został skryty na helikopterze. Widać, że twórcy podczas robienia tekstur zrobili małe opierdalanko i żywcem wkleili znak na helikopter. Pora wypierdolić go w powietrze i zabrać się za następną ciekawostkę. Do tej ciekawostki potrzebny nam będzie w miarę lekki wóz, więc czołg wujka Staśka zbytnio się nie nadawał. Wybrałem kuloodpornego patriota ze względu na grupkę włoskich pedałów, które lubią rozpierdalać cudze wozy. Ciekawostka jest dość śmieszna i według mnie jest jedną z lepszych bugów znajdujących się w GTA 3. Tą ciekawostkę nadesłał mi Kandlego 960. Jak widać, niektórzy się nie opierdalają oglądając mój program i pomagają szukać różnych ciekawostek. Oczywiście nie mam nic przeciwko opierdalaniu, więc oglądajcie dalej i nie zawracajcie sobie tym głowy. Dobra, wysiadamy z tego szmelca. Pora użyć trybu powtórki wbudowanego w grę. Ja pierdolę, oczom nie wierzę, to gówno zaczęło lewitować. Łożesz kurwa, coraz bardziej jestem przekonany, że w Liberty mieszkają jacyś kosmici. Na dodatek wisi w powietrzu. Dobra, pora rozjebać ten wybryk natury. Co lepsze, zapadł się pod ziemię. Ja stąd spierdalam. Mam dość tych dziwacznych ciekawostek. Po raz kolejny wybierzemy się na lotnisko, gdzie zaprezentuję wam suche gacie na dnie morza. Zaraz, zaraz. To nie tak miało być. Po wczorajszej balandze główka niezbyt dobrze pracuje. Przyjrzyjmy się pewnym schodom, które posłużą za bardzo ciekawą wyrzutnię. Tą ciekawostkę nadesłał mi, co jest kurwa, znowu wszystko mi się myli. Dobra, koniec tego pierdolenia, bo znowu coś mi się durnego wymknie. Dobra, odcedzę ziemniaczki, wróć, dobra, jesteśmy na miejscu. Pozostaje nam teraz wjechać na te schody tak, aby nasze autko dobrze przywarło do poręczy. Rzeczywiście za dużo wczoraj wypiłem.
Dobra, w końcu udało mi się wjechać. Teraz wysiadamy i czekamy na efekt końcowy. Ależ skurwiel się rozpędza, aż iskry lecą. Adam Małysz już jest na najeździe, już jest w powietrzu, poleciał jest w górze. I teraz jak daleko pochronie, bowiem ma jeszcze możliwość. Jezu, ustał! Ja pierdolę, chyba zaraz po programie idę leczyć kaca. Dobra, zasuwamy w tą stronę. Jak widać, autko zrobiło sobie kąpiel wodną. Pora dorzucić do tego hydromasaż. Zabieram stąd swoje gnaty i zabieramy się tym razem za ostatnią już ciekawostkę. Niestety, ale za tą ciekawostkę wujek Stasiek zapewne spuści mi w pierdol. Dzięki DJ-owi Naruto, który nadesłał mi tą ciekawostkę, będziecie mogli zobaczyć sposób na zniszczenie czołgu. Jak zapewne pamiętacie, Willy w swoich tajemnicach i ciekawostkach z San Andreas zniszczył czołg, napieprzając w niego z buta. Tym razem zobaczycie inną metodę, która jest także skuteczna jak izraelskie kapcie babci wiesi. Pora wyjechać na większy placyk. Otwierać kurwa. Jak nie prośbą, no to grozbą. Dobra, wysiadamy z czołgu. Jak widzicie, czołg wujka Staśka wygląda na całkiem sprawny, ale mała rozpierducha zmieni postać rzeczy. Nawalanie ze śrutu nic nie daje, więc pora użyć broni większego kalibru. Zapewniam was, że strzelanie z rakiet także czołgu nie rozwali. Jest jednak na to jeden sposób. Jak widzicie, ostro dymimy z czapy. Zaprawdę świetny pomysł na pieczony czołg każdego dnia. Chyba więcej z wujkiem na kielicha się nie wybiorę. Przyprawimy go dla pewności jeszcze jedną rakietką na pożegnanie. Skoro nagrabiłem sobie u wujka, przenosimy się do studia. Na koniec mogę dodać, że serdecznie wam dziękuję za nadesłane przez was ciekawostki i jeśli macie jakieś, to czekam na kolejne. Starym zwyczajem żegnam się z wami ze studia i zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się w swoim czasie.